Wrzos, rozdział piętnasty. O zmroku wprost z dworca przyjechała Ramszycowa i zadzwoniła do Sanickich. Po twarzy służącego domyśliła się prawdy, spytała o prezesa. Leży chory, a młodszy pan wyszedł z panem Szpanowskim. Ramszycowa rzuciła kartę i poszła na górę do Downara. Tam przede wszystkim spytała, czy pani jest, a na odpowiedź przeczącą weszła bez meldowania do gabinetu wołając... Powiedzcie mi, gdzieście byli i co warta wasza głupia nauka, żeby jej dać umrzeć? Downar siedział w fotelu u biurka, a w cieniu w kącie był ktoś jeszcze. Downar powstał i powitał ją, i za całą odpowiedź ramionami tylko ruszył. Nie chciałam wierzyć, żeby ona, taka młoda, taka silna, taka zdrowa, mogła tak zgasnąć. To straszne! A może jeszcze bardziej niepodobna, że tak długo żyła. Lepiej teraz. Czy to szczęście kilkadziesiąt lat umierać, bo co innego jest życie? Ale teraz nie znajdzie pani łatwo takiej do pracy towarzyszki. Zresztą, taką nasz brat Laszkę dostał pod rosienie, to by inaczej szanował i pilnował. Ale dla tutejszych za dobrą była. Trzeba było zamęczyć dla dogodzenia karnawałowi. Jeszcze nie jedna przyjaciółka w duchu jej zło rzeczy, że popsuła pogrzebem ostatki. Kukły... Ramszycowa usiadła i zadumała się. Nie marzę nawet, by ją ktoś w mym sercu i uznaniu zastąpił, ale żywi żyją i trzeba o nich myśleć. Ostatni od niej list miałam, że dr Rajewski nas opuścił. Mała szkoda, nie cierpiałam go, ale musimy szukać zastępcy. Ona pani już tego kłopotu oszczędziła. Sama wybrała zastępcę. Ot, tu jest właśnie kolega Bogucki. Od dziesięciu dni już ordynuje. Ramszycowa spojrzała nań badawczo, on się milcząco ukłonił, a Downar dodał. Dziś właśnie przed chwilą mówiliśmy z nim. Dziwak jest, stawia warunki. Jeśli pana Boguckiego wybrała pani Sanicka, z góry na nie przystaje. Będzie pracował miesiąc w pani zakładach na próbę. Jeśli pani dogodzi, chce dostać od razu dziesięć tysięcy rubli. Rozumiem instalacja i małżeństwo. Nie pani, będzie mieszkał przy lecznicy. Jeden pokojek mu wystarczy i że nic się nie myśli. Ma dużą, bardzo liczną rodzinę. To dla nich. Powtarzam, jeśli pani Sanicka na to się zgadzała, ja przystaję. Pani Sanicka tego chciała, rzekł poważnie Downar, a ja pani za tego kolegę ręczę jak ojciec za syna. Będziemy tedy razem pracować, tylko już jej z nami nie będzie, westchnęła Remszycowa. I jej, tak trzeźwe i zmętniały na chwilę oczy, o nie rada temu zerwała się, uścisnęła w milczeniu dłonie obu mężczyzn i wyszła, żeby nie mąż, zapomniałaby zupełnie o wieńcu. Nie miała Kazia szczęścia i do końca, nawet jej pogrzeb dał w Warszawie powód do krytyki i wyrzekań, bo śnieg sypał od południa formalna zadymka. Z jej racji niszczono toalety, z jej racji musiano najmować karety i przepłacać dorożki, bo o pieszej wędrówce, choćby od pierwszego rogu mowy być nie mogło, a wszyscy ubolewali nad Andrzejem, który iść musiał za karawanem. Ale pogrzeb był wspaniały, to przyznano jednogłośnie, musiał kosztować tysiące, ale o ile by był efektowniejszy w pogotę. A tak pieszo szła tylko hołota. Gapie zapewne i że zimieszki, ale skąd się tego tyle nabrało na ten psi czas? O pierwszej już tłum był przed kościołem, tłum źle odziany, może dlatego obojętny na śnieg i ziąb. Zapchał chodnik, wylał się na ulicę, otoczył mrowiem karawan, tamował ruch tramwaju. Nareszcie ustawiono trumny i pogrzeb ruszył. Szli za karawanem Andrzej Szpanowskiej, to mrowie szare, tłum bezimienny. A za nim dopiero karety i dorożki, ale tłumu nie ubyło i czernita doprowadziła Kazie wiernie do kresu życiowej wędrówki. A śnieg wciąż padał, słał jej swe białe kwiaty. Powązki pochłonęły trumnę i eskorta, po niedługim czasie zwróciły żywych. Tłoczono się u bramy, siadano na powrót do powozów, mówiono już o potocznych sprawach. Markamowie młodzi ustąpili swej karety starym Dąbrowskim, wracali dorożką. Ciekawe, co się z tunią stało, dziwiła się Emilka. A, oto dopiero jedzie zaśmiał się Markam. Zatrzymali się, jednokonką jechała tunia zasapana i zziajana, jakby sama ciągnęła wyhikuł. Rany pańskie, gdzie julek wołała? Pojechał z Andrzejem karetą. Macie państwo, a ja się spóźniłam, bo chciałam razem jechać, czekałam na niego, telefonowałam na wszystkie strony. Ano, siadam z wami, już biedaczce naprawdę nic nie pomogę. A wianek nasz widzieliście? Opowiedzcie mi, kto był, a mowy były, jakże, płakał kto, a ramszycowa dała wianek. Tak żałuję, że mi się spóźniła, ale to Julka wina. Tak się spieszyłam, nawet nie karbowałam włosów. Co prawda na te pogody, ani uczesania, ani toalety nikt nie zauważy. Jakże Andrzej się zachowywał? Wiecie, już gadają, że ona umarła z desperacji, że on za Jarłową lata. Nie dam trzech groszy, że się pobiorą. Serdeczny mi żal kazi. Dobre było stworzenie, poczciwe, ale brakło jej sprytu kobiecego. Nie umiała wyrobić wokoło siebie sympatii i miłości. Ale nie uważaliście, rad był? Nie, to bardzo niestosowne. I downara nie było. A, bo się zaraz po śmierci pokłócili ostro z Andrzejem i zerwane stosunki. A wiecie, z kim zaręczona ma je równa? Rozmowa przeszła na temat wspomnień karnawałowych. Okazji nie było wzmianki. Żywi wrócili do żywych i życia. Następnej jesieni nad grobem stał posługarz cmentarny i robotnik od kamieniarza brał rozmiar na nagrobek. Rozmawiali sobie przy tym, ćmiąc papierosy. To mąż pomnik stawia. Nie, gdzie tam? Jakiś stary, siwy, ojciec pewnie. Bogaty, siedemset rubli płaci. A, to ten, co wczoraj był na mogile, kazał ją oprzątnąć. Tyle miał dochodu? Kamieniarz trącił nogą szkielet bukietu jakieś suche badyle. O, ktoś kwiatami ozdabiał. Nie widziałem kto. Miotłę ci jakąś przynieśli. Wziął do rąk badyle i roztarł je w palcach. Wrzos leśny, żaden przepych, za dziesiątkę dostanie. Ach, ktoś ci na ofiarę nie zbankrutował, a ja tom grosza nie dostał. Koniec książki pod tytułem Wrzos. Dziękuję za wysłuchanie jej ze mną.